Cześć, dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek dla motorowodniaków. Natknęło mnie po ostatniej mojej wycieczce po rzece Prośnie, gdzie musiałem kolegę wyciągnąć na pokład riba. No i jak można wyjść, jak można spróbować wyciągnąć przytomną osobę na pokład łódki. Ze mną jest Michał Kaftanowicz, ratownik strażak OSP, ratownictwa wodnego Kalisz-Lis, więc jestem bezpieczny, ja też jestem w kamizelce. No i słuchajcie, spróbujemy kilka metod. Zapraszam oczywiście do subskrypcji materiału, lajkowania, komentowania, bo też jeżeli macie jakieś swoje pomysły, to jestem bardzo ich ciekaw. Zobaczymy, zaczniemy. Spróbuję się po prostu wygramolić. Nie jestem jakimś super sportowcem, no ale też znowu coś niecoś, że tak powiem, rękoma fizycznie potrafię zrobić. Spróbuję się najpierw wygramolić. Samodzielnie, nie jest to łatwe. Nie ma się czego chwycić. No jest to trudne. Spróbujmy metodę, no w końcu jest ze mną ratownik. Michał, pomóż! Tak, zobaczmy, jak tu jest drobna pomoc. Każeś mi stringi zrobił. Jak jest drobna pomoc, to idzie. Pamiętajcie, że ważne jest, żeby kamizelkę zapinać w pełni, tak? Czyli pasem krokowym też, bo inaczej ciężko było mnie wyciągnąć. No ale gdzieś tam sprawdzaliśmy, czytaliśmy metodę z buchtą. Spróbujemy, przygotuj mi buchtę, ja spróbuję wejść po buchcie do metody. Czyli jestem w wodzie, powiedzmy, Michał nie jest takim sprawnym fizycznie ratownikiem. Spróbujmy mieć, bo brakuje mi czegoś, ja tu nie mam dna i nie mam od czego się odbić. I brakuje mi czegoś, żeby włożyć stopę. Spróbuję włożyć stopę w buchcie. Założone? Koniec. Hej. Też nie jest to łatwe. Ta buchta by musiała być wyżej. Spróbuj ją zaknagować trochę wyżej. O, tak jak teraz. Gotowe. Od czego odbić i zrobię ten krok, no to jakoś, czyli ta metoda da się, trochę trzeba powspółpracować. Ale inną metodą, to już dedykowany sprzęt do tego jest, kupiliśmy taką drabinkę bezpieczeństwa, fajną, zapinaną, to ja wchodzę do wody, a ty ją zapinaj. Ona co prawda jest dedykowana na relingi, tak, żeby była do sztywnego relingu zapinana. Natomiast no lepsze coś niż nic. I zobaczymy, jak wyjdzie po tej drabince. Ale się zmęczyłem. No nie zadziała, nawet nie zakładaj. Coś tam zadziała. Dobra, dodatkowe. Dobra. Sceptyk zza kamery Radek Markiewicz mówi, że nie zadziała, ale myślę, że zadziała. Zobaczcie, ciągniemy. Wyciąga mi się piękna drabinka. Sięga dość głęboko. Oczywiście chowa się pod spód, no ale wychodzę sobie po niej. Krok po kroku, prawie. Prawie, że trzeba czegoś się chwycić do góry. Każdy reling jest na wagę złota. O, da się. Też nie jest to wyjście jak po czerwonym dywanie, ale da się. No i w tym momencie tu byłbym ostrożny. Ja to zastosowaliśmy do demonstracji, gdyż no przy wszelkich tego typu mocowaniach to będzie wyrywać. No ale, że tak powiem, ratujemy człowieka. Chyba koledzy mnie lubią, bo mnie uratowali. Pokażę na koniec jeszcze jeden sposób, ale musimy troszeczkę zmienić kadr. Ten sposób właśnie przetestowałem ostatnio w Kaliszu na rzece. Ostatnia z technik, przetestowałem ją naprawdę na bardzo ciężkim koledze. Włodek, jak oglądasz, pozdrawiam. Właśnie wyciągałem kolegę z wody, nie tą łódką, trochę inną, ale właśnie tą techniką. Kolega, bardzo potężny człowiek, nie było szans, żebym go wyciągnął po prostu ręcznie. Wymyśliliśmy, że
stanie na stopie silnika, no i spróbujemy się podnieść silnikiem. Ważne jest oczywiście, to nie muszę chyba mówić, żeby silnik nie pracował. No i słuchajcie, no trzeba uważać, najlepiej to być w butach. No dawaj, zobaczymy. Idzie, schudłem ostatnio trochę. Tak jest zupełnie, zobaczcie, dużo łatwiej wyjść. No silnik jest oczywiście pracował, więc jest ciepły. Da się tędy wyjść, jest to jedna z możliwych technik, można ją stosować. Pamiętajcie, silnik nie może pracować absolutnie, no i uważać trzeba, ja tu jestem w butach, trzeba uważać na wszystkie ostre krawędzie na stopie silnika. A oczywiście najłatwiej by było, jakby była na rufie prawdziwa drabinka. Zobaczmy, jaki komfort jest po drabince. No i słuchajcie, najlepszy sposób z możliwych wyjścia przytomnej osoby na pokład, no to prawdziwa, sztywna drabinka. Wychodzimy normalnie jak z basenu, także Michał tutaj, szacuneczek dla twojego jachtu, bardzo fajny jest. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, jeżeli znacie jakieś inne techniki, dajcie znać, jestem sam ciekaw, jak byście sobie z tym fantem poradzili na motorówce czy żaglówce. No a mi co, pozostaje iść się wysuszyć, a wam podziękować za uwagę. No i co, do zobaczenia na wodzie. Cześć!